witajcie. Mamy sobotę dzisiaj i co? Trochę tam mudziłem, zacząłem trochę później, bo tak po południu dopiero rano jeszcze tam nie wiedziałem, czy mam wyjeżdżać, czy nie. Bo tak trochę popadało, tak pokropiło trochę rano, ale później słońce wyszło, także to wszystko wyschło. No i co? No i trochę mudziłem. Teraz chyba burza jakaś tam idzie. Także pewnie nie wiem, czy to zdążę skończyć. Zostało mi jeszcze, nie wiem, hektar może. I co? No i tyle, no i tak to idzie. Powoli. Wczoraj też trochę muciłem. Zacząłem sobie tam te gorsze kawałki mucić. Jak widzicie, tutaj jest, później wam pokażę. Ale na tym polu jest, nie wiem, z hektar takiego wymokniętego całkiem. Reszta też nie lepsza. Myślałem, że tu coś będzie lepiej sypało. A wyszło jak wyszło. Nawet nie wiem, może 3-4 tony wyjdzie z hektara. I to nawet nie wiem, czy będzie. Nie, nawet nie będzie 3. Ale to mówię tak orientacyjnie. Także kiepsko w tym roku. No i co nam jeszcze? Tak to idzie. A dzisiaj mam też się do pomocy, widzieliście. Także ta robota trochę sprawniej idzie. Mam mi kto ciągnikiem jeździć, także dużo szybciej to idzie. Co tam jeszcze? Chyba tyle. Jestem tutaj właśnie na takich największych moich kawałkach. Tutaj w sumie mam, nie wiem, 10 hektarów chyba. Tak w miarę, no w miarę, no w kupie. To jest tam rowami podzielone. Ale ogólnie to jak na nasze tereny to jest. To są bardzo duże pola, jak tutaj na naszą gminę. Rzadko tam się trafiają, powyżej tam 2-3 hektarów to bardzo rzadko się trafia, żeby coś było. A co? Tutaj sobie jeszcze w tym roku kupiłem to pole, to zielone. Także będę tutaj, jak będę miał czas, trochę będę działał. Nawet tą koparką moją. Bo co, jest tutaj do zasypania rów. To trzeba tworzyć rury i trochę to pole porównać. Bo co, już wam mówię, o co chodzi. Bo tam jest taki dołek, tam zawsze woda stoi. Także trzeba to będzie jakąś miarę porównać. Może uruchomię tą padromę, to się coś jak też podziała. Także pewnie będzie coś fajnego. Będziecie mieli coś fajnego do zobaczenia. Się to uda wszystko zrobić. No i co, na tym polu też bym chciał sobie podziałać. Tutaj też włożyłem sporo roboty. To pole wyglądało podobnie jak tamto. I co, generalnie tutaj no, przez pierwsze tam 5 lat to generalnie była dokładka do tego pola. Ale ogólnie jakoś tam wyprowadziłem je w miarę na prosto. Coś tam rośnie na nim. Ogólnie tam widzicie, jest takie starorzecze. Też bym chciał, jakby się udało, to tą ziemię, bo tu są kanały, rowy, tą ziemię z brzegu rowu ściągnąć ją, prawda, do środka. Bo to pole jest tak ukształtowane, że przy rowie jest górka, a w środku, a cały spad idzie do środka. No i ta woda automatycznie nam spływa do środka. No i nie ma już później przy jakichś większych opadach, no to nie ma jak stamtąd odejść. I dlatego bym sobie to, chciałbym to sobie właśnie zmienić. Ogólnie tutaj koparką, tym ostrówkiem bardzo dużo porobiłem. To co, tam też wszystkie rowy to praktycznie od nowa kopałem, bo były tak zarośnięte, że no, w ogóle nie było przepływu przez nie.
ta woda tutaj stała. Na wiosnę to tutaj było jedno wielkie rozlewisko, jak się trafiły mokre lata. A teraz no to w miarę tak ta woda tam spływa, no. Chyba, że się trafi właśnie takie powódź jak w tym roku, no to już jak widzicie zostaje. No może mi się to uda zrobić, no nie wiem, ta burza tak jakoś tam stanęła i nie idzie, stoi w miejscu. No zobaczymy, czy się to uda skończyć, czy nie. Praktycznie cała przyczepa. Nie wiem, może objadę tam i jeszcze dosypę, a resztę sobie wezmę do zbiornika i zawiozę w zbiorniku do domu, bo tu się nie opłaca przyczepy ciągnąć. I w zasadzie plantekę mam tylko na tej przyczepie. Nawet tak na szybko teraz ją wrzuciliśmy, bo miałem to wszystko porobione fajnie, tylko co, przywożenie do ziemi po prostu mi się to podarło. I tak dzisiaj na szybko ją pokleiłem. No i nawet, że w miarę jest tam przykryte. Także nie ma obawy, że to skoczy tam zamoknie na przyczepie. Jak już mówiłem, bardzo fajna sprawa. Jak ktoś ma tam więcej zboża, to dużo mniej nerwu taka planteka robi. No i co? Pytaliście mnie, na jakich obrotach wrócę coś takiego. Jak widzicie, rekord czy nawet dzisiaj nie zagrzał. Dosyć chłodno jest, także to wszystko sprawnie chodzi. Przy upałach no to różnie tam bywa z tym. Generalnie jak tam jest wszystko czyste, błonnica przedmuchana, no to tam ten dniówkę idzie zrobić tak w miarę bez grzania. Tylko że jak się jakiś owiec trafi albo coś takiego, ostrożeń polny, on też właśnie lubi zatykać tą chłodnicę. Ale tak jak się kosi takie czyste zboża, to tak w miarę to idzie, no. Chociaż no, trzeba przyznać szczerze, że rekordy mają problem z tym chłodzeniem. To nie jest mit, bo to jest faktycznie, no. Jak nam jest wszystko szczelne na tym kole, to się kręci, no to nawet, że to chodzi, no. Jak było to wszystko fajnie zrobione, pouszczelniałem sobie to koło, to tak nawet 3 dni spokojnie mogę sobie przejeździć bez czyszczenia chłodnicy. Ale jak tam tylko jest jakieś szczeliny czy to coś zaciąga ten kurz, no to no i chyba tyle, no co tam jeszcze wam będę mówił. Pociąg lata. Szuka żab. I co, rzucę wam jeszcze na chwilę kamerę na kierownicę. Także sobie, jak chcecie, to sobie zobaczcie. A jak nie, to co? Ja się z wami żegnam. Do następnego. Na razie, cześć.
tył, bo tu już mi bateria pada. A ten dotrwał do końca, to napiszcie hasło żerafy do szafy. A tutaj co? To jest to miejsce, co było wymoknięte. Nie wiem, czy ja to pozwalam, czy nie. Tutaj po prostu stała woda i to zielone całe, to było wszystko zalane. Także co, ja się z wami żegnam jeszcze raz. Dzięki za wytrwałość. Trzymajcie się, cześć, na razie. No i zobaczcie, wygląda na to, że zdążę. Co prawda już pada, ale patrzcie, jak tam jest ulewa. A mi jeszcze zostało tyle. Także nawet fajnie, że się udało. Już tego nawet nie dosypuję na przyczepę. Zawiozę sobie w zbiorniku do domu. I co? I fajnie, że się udało ten kawałek nagrać. No, skosić. Miałem powiedzieć, że nagrać. Nagrać też, no bo już tam będzie materiał jakiś. Także co? Ja się już po raz trzeci z wami żegnam. No albo dobra, już dojedziemy do końca. Już zaczyna padać. Także wolna sobota będzie.